Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony. Zapraszam na cotygodniowy przegląd rynkowy, a ten tydzień zapowiada się niezwykle ciekawie. Kalendarz makroekonomiczny przepełniony jest danymi związanymi właśnie z najważniejszymi gospodarkami. Mieliśmy już dzisiaj informację na temat produkcji przemysłowej z Wielkiej Brytanii. Okazała się ona słabsza od oczekiwań, ponieważ miesiąc do miesiąca spadła ona o tutaj aż 0,8%, a przetwórstwo przemysłowe aż o 1,4% jest na minusie. Produkcja przemysłowa rok do roku rośnie wprawdzie, ale jednak jest to wzrost słabszy niż prognoza, ponieważ wzrost wynosi 1,8% zamiast 2,7%, a w przypadku przetwórstwa 1,4% zamiast 3,1%. Więc te dane są słabsze i Fund automatycznie na to zareagował podażowo. A nie jest to koniec tych rzeczy, dlatego że już jutro mamy kolejne informacje właśnie z Wielkiej Brytanii na temat rynku pracy: mamy stopa bezrobocia, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Ale przede wszystkim i najważniejsze są dane na temat wynagrodzenia. Mamy tutaj wzrost planowany na poziomie 2,6%. Taki jest planowany wzrost średniego tygodniowego wynagrodzenia, więc tutaj no, jest to wartość, która jakby była pokonana w górę, na pewno dawałaby szansę na jakieś wzrosty na funcie. Natomiast najważniejsze jest to, żeby zestawić te dane z środowymi informacjami na temat inflacji konsumenckiej oraz producentów. Tutaj mamy mieć inflację na poziomie konsumenckim na poziomie 2,5%. Jeżeli wzrost wynagrodzeń będzie słabszy niż wzrost inflacji, będzie to wskazywało na bardzo złą sytuację, w Wielkiej Brytanii, ponieważ ludzie zarabiają, czy ich pensja wolniej rośnie niż pieniądz traci na wartości. Siła nabywcza pieniądza po prostu spada szybciej niż wzrost wynagrodzeń, i to jest sytuacja bardzo, bardzo negatywna. I tutaj trzeba to niestety mieć na uwadze, więc te dwie rzeczy należy ze sobą zestawić i dopiero wtedy je interpretować. Natomiast już jeszcze później, w piątek, czy w czwartek, mamy sprzedaż detaliczną. Która ma wzrośnąć rok do roku 2,4%. Ta prognoza jest zdecydowanie powyżej tej, która była miesiąc temu, czy wartości powyżej, powyżej wartości, która była miesiąc temu. Zobaczymy, jakie wartości faktycznie rynek osiągnie. Natomiast to, są, to jest tylko Wielka Brytania. Poza tym mamy na przykład produkcję przemysłową ze strefy euro. Mamy inflację ze Stanów Zjednoczonych, PPI oraz CPI dzień wcześniej. No i też o godzinie 20 w środę. Decyzja Fedu czy FOMKu na temat e, stopy procentowej ma być e, podwyższona 25 punktów bazowych, więc to jest kolejna. E, no, tutaj Jastrzębia informacja dla dolara. Natomiast to, co z e, tym Komitetem Otwartego Rynku się będzie wiązało, to konferencja pana Pawela i ona jest tak naprawdę kluczowa, ponieważ decyzja już została zdyskontowana przez rynek. E, jest ona z prawdopodobieństwem 90 paru procent, e, wyceniana przez rynek, więc e, to już nie, nie wzbudzi emocji. Wzbudzi emocje tylko i wyłącznie to, jakie będą głosowania poszczególnych. Członków na przyszłe podwyżki stóp procentowych i jak to wpłynie na wycenę prawdopodobieństwa podwyżki grudniowej, ponieważ na ten moment bardzo dużą szansę ma podwyżka wrześniowa, natomiast brakuje tutaj jeszcze decyzji odnośnie podwyżki w grudniu. No i tutaj, jeżeli Komitet Otwartego Rynku byłby bardzo jastrzębi, a ma ku temu powody, ponieważ m.in. inflacja jest po prostu bardzo, bardzo wysoka 2,8% wynosi prognoza inflacji konsumenckiej rok do roku, no to jest bardzo bardzo wysoka wartość jak na stany zjednoczone. E, później mamy jeszcze w czwartek kolejną niezwykle ważną informację, bo mamy decyzję banku europejskiego banku centralnego na temat stopy procentowej i tutaj nie będzie prawdopodobnie żadnej zmiany, ale ponownie konferencja Mario Dragie, Dragiego będzie niezwykle istotna, ponieważ no, do tej pory i prawdopodobnie to się co do zasady nie zmieni. Mario Draghi nie będzie chciał za dużo powiedzieć, natomiast na pewno pytania będą padały związane właśnie z tym, co się dzieje we Włoszech, jak EBC chce tutaj wspierać, czy nie będzie wspierać y, y, sektora finansowego we Włoszech, y, jak będzie wyglądał skup aktywów. Do tej pory Mario Draghi jak mantrę powtarza, że na posiedzeniu nie było to przedmiotem dyskusji, no ale w końcu musi być, więc y, cały czas ten temat będzie na pewno przez reporterów na Konferencji maglowane, więc na pewno warto także tę konferencję śledzić. Ona będzie o 14.30 i później o tej samej godzinie mamy sprzedaż detaliczną ze Stanów Zjednoczonych kolejna bardzo ważna rzecz, wyprzedzająca względem inflacji. Później mamy w piątek wskaźnik CPI dla strefy euro. To są już dane ostateczne, więc one nie będą miały za dużego wpływu. Podobnie jak z Polski, też dane ostateczne na temat. Inflacji konsumenckiej bazowej z Polski. To, co będzie miało w piątek znaczenie, to produkcja przemysłowa ze Stanów Zjednoczonych, to zdecydowanie może wzbudzić emocje na rynku. Zatem ten tydzień jest niezwykle ciekawy. Najważniejszą parą walutową wydaje się fundo-dolara oraz euro-dolar, więc zerknijmy sobie na początek właśnie na euro-dolara, jak sytuacja tutaj się kształtuje. Na wykresie 4 godzinowym rynek przepięknie przetestował wyznaczoną wcześniej strefę oporu na 1.18.20. Wcześniejsze zanegowanie trendu, o którym była mowa tydzień temu, dało bardzo ważną korektę właśnie na tym interwale. No i na ten moment rynek kształtuje sobie korektę. Prawdopodobnie nadchodzi kolejna fala spadkowa z celami na poziomie około 1.16.80, możliwe, że 1.16.60. Cała ta strefa konsolidacyjna tutaj jest poziomem ciekawym. Cały czas poziom 1.16.30 jest takim punktem bardzo istotnym, bardzo ważnym wsparciem po jego pokonaniu. Prawdopodobnie ten poziom już nie będzie stanowił wsparcia, ten poprzedni dołek tylko cena będzie kierowała się w stronę 1.14.60. Ten poziom jest niezwykle ważny z wykresu tygodniowego. Jak zwrócimy uwagę, ja postawię taką grubą kreskę, żeby było wiadomo, gdzie ten poziom jest. 1.14.60. Ten poziom ma o tyle znaczenie, że był wcześniej takim górnym ograniczeniem konsolidacji, która miała miejsce na, na wykresie euro-dolara. Dlaczego mówię, że to jest górne ograniczenie? Ponieważ to ten poziom, to taka strefa między poziomem 1,14,40 a 1,14,60 była najczęściej testowanym poziomem, zanim rynek wybił. Zwłaszcza, że tutaj zwróćmy uwagę, że właśnie pod tym poziomem rynek konsolidował. Po czym następuje dalsza kontynuacja ruchu wzrostowego. Zatem prawdopodobnie jak rynek zacznie schodzić poniżej poziomu 1,1630, wybije także dołek i dojdzie do poziomu 1,1460, jako kolejnego bardzo istotnego poziomu wsparcia. Czy czekają nas długoterminowe spadki na eurodolarze? Na ten moment myślę, że jest za wcześnie, aby na to odpowiedzieć, ponieważ to co można było się spodziewać, to już się zrealizowało. Czyli wybicie z trójkąta dało spadki, nawet trochę głębsze niż się osobiście spodziewałem. I to jest spadek, który w ciągu miesiąca, no w ciągu dwóch miesięcy dał umocnienie się dolara względem euro o około 8%. Więc to jest też duża, duża zmiana wartości jak na dwie największe gospodarki na świecie. Zatem tutaj jakiś stan równowagi prawdopodobnie się pojawi. No i zdecydowanie najważniejszą rzeczą będzie co powie Mario Draghi, bo pan Paweł prawdopodobnie nie będzie chciał być zbyt jastrzębi, i prawdopodobnie podtrzymają swoją retorykę, że należy oczywiście wcieśniać politykę pieniężną, ale robić to stopniowo i systematycznie. Natomiast Mario Draghi ma trochę więcej pola do popisu, no i coraz trudniej będziemy mu bronić to, że nie należy nic robić ze stopami procentowymi oraz ze skupem aktywów, ponieważ inflacja dobija do celu inflacyjnego EBC, ponieważ wynosi 1,9% rok do roku, a... Cel inflacyjny EBC wynosi 2%. Zatem tutaj na ten moment jesteśmy między bardzo dwoma ważnymi poziomami między poziomem 1,1820 i poziomem 1,1640. W okolicach poziomu 1,1680 można szukać okazji do kupna, z, pod warunkiem, że rynek odwróci krótkoterminowo trend na tym właśnie poziomie. Kolejnymi barierami dla wzrostów jest poziom 1,20. To jest bardzo ważne miejsce. Jeżeli rynek będzie szedł w górę, to ten poziom będzie stanowił teraz. Kolejny poziom oporu. W przypadku funta też sytuacja wygląda dość interesująco. Dzisiaj funt znowu tanieje po słabszych danych. Zwróćmy uwagę, że na wykresie tygodniowym rynek był w stanie przetestować tylko poprzednie dołki oraz 21 okresową średnią kroczącą. Przepraszam, na wykresie dziennym. Na wykresie 4-godzinowym ten test widać bardzo dokładnie zresztą miejsce nie, nieprzypadkowe widoczne wcześniej na wykresie. No, i na ten moment po takim krótkoterminowym osłabieniu się funta rynek na ten moment się zatrzymał. Więc znowu mamy taką całą szeroką strefę wsparcia w okolicach 1,33,30, a 1,32,60. No, i prawdopodobnie od góry, jak tutaj rynek będzie dochodził do tego poziomu, pojawić się będzie, pojawiać się będzie jakiś, jakiś popyt. Prawdopodobnie, biorąc pod uwagę, że te dane, które do tej pory napłynęły, były no najmniej istotne z całej serii danych, które będą napływały z Wielkiej Brytanii, tutaj rynek prawdopodobnie będzie próbował to. Znieść i pojawi się większe wahanie w jedną czy w drugą stronę. Dopiero dane na temat inflacji, czy z przede wszystkim wynagrodzeń, które będą jutro, mogą spowodować naprawdę solidną wyprzedaż. Jeżeli chodzi o potencjalnie większe wzrosty na funcie do dolara, tutaj takie wzrosty mogą się pojawić dopiero po wybiciu poziomu 1,34,90. Wtedy pierwszą barierą będzie wcześniejsze górne ograniczenie konsolidacji. To jest e, poziom, no, pierwszy tutaj mm, bariery. Natomiast później, takim bardzo interesującym miejscem dla wzrostów, tutaj, ten z, zniesienie Fibonacciego warto sobie przesunąć. Takim bardzo ciekawym miejscem dla wzrostów będzie poziom 50% całej fali spadkowej połączonym z poziomem 1,37, 1,38. E, I to jest miejsce niezwykle interesujące. Jeżeli zaczęłyby się wzrosty e, na funcie, to właśnie tutaj należałoby upatrywać końca tej fali. Wzrostowej, i tutaj tak naprawdę, później ponownie pojawić się powinien ruch spadkowy. Więc, na ten moment, takim bazowym scenariuszem na funcie do dolara jest odwrócenie tej bieżącej tendencji spadkowej w okolicach znowu fioletowej strefy na dole. I próba wybijania w górę. Natomiast żeby te ceny faktycznie mogły wybić poziom 1,470 i 13480, potrzeba bardzo dobrych danych z Wielkiej Brytanii. Moim zdaniem, fund będzie reagował zdecydowanie silniej na dobre dane, z wielkiej na do na dobre dane ze swojej gospodarki, aniżeli na złe dane. Z, z, reakcja będzie po prostu ograniczona, więc na ten moment tak to wygląda. Natomiast no, teraz, bezdyskusyjnie, jesteśmy w takim okresie zatrzymania. Mamy ruchy w jedną i w drugą stronę bardzo silne. Zwłaszcza, jak rynek spróbuje znowu wrócić powyżej 1,34,40, wtedy będzie wiadomo, że tutaj jest wyczekiwanie na te najważniejsze informacje dla nie, funta. Dax dzisiaj bardzo ciekawie rozpoczął sesję, ponieważ bardzo fajnie wybił w górę, natomiast jednak ma problemy z kontynuowaniem tego ruchu. Tutaj cały czas barierą przed wzrostami jest poziom 12900. Na dole z kolei są opory wynikające z poprzednich dołków, ale też już teraz krótkoterminowo rynek sobie stworzył tam wsparcie i to jest 12600. Wybicie z tej konsolidacji pokaże nam kierunek w dłuższej perspektywie. Warto pamiętać o tym, że jeżeli byłyby spadki poniżej poziomu 2560, wtedy potencjalnie tworzy nam się tutaj szeroka głowa z ramionami, z celami nawet na poziomie 10 tysięcy. E, więc tutaj no, spadki są cały czas jeszcze rozpatrywane na pewno przez inwestorów. Zanegowany ten scenariusz będzie w, w, wraz z wybiciem poziomu 12900 w górę. Wtedy będziemy mieli pierwszy opór na 13170, a wyżej. Na nowych szczytach na 13600. Mówię tutaj o nowych szczytach, dlatego że SP dość klarownie sobie tutaj poczynia i coraz to wyżej się wspina. Wprawdzie w piątek była już realizacja wstępna zysków, ale znowu rynek wyciągnął wyżej. Konsolidacja, która miała miejsce na SP została wybita w górę, no i tym samym mamy bardzo ładny ruch wzrostowy. Jesteśmy powyżej średnich kroczących, powyżej trójkąta, więc teraz pierwszym poziomem docelowym jest 2800, a tak naprawdę 2830 i 2820 to są miejsca, do których rynek prawdopodobnie będzie dążył. Teraz barierą jest oczywiście poprzedni szczyt, więc znowu fala wzrostowa powyżej 2780 powinna już dać właśnie wzrost do 2800 jako kolejnego celu. Najważniejszym poziomem wsparcia na ten moment jest poziom 2748. Dopiero po wybiciu tego poziomu w dół, tutaj to będzie może lepiej widoczne na wykresie godzinowym, czyli poniżej tego minimum na 2748 załamie się trend wzrostowy i będzie można mówić o głębszych spadkach. Dolar do polskiego złotego na ten moment, dolar gdzieś tam próbuje kończyć ruch korekcyjny i też to widać na polskim złotym. Zwłaszcza, że cena testuje poziom 3,61 od góry, już po raz drugi, w czwartek była pierwsza, pierwszy test. Teraz był drugi na wykresie godzinowym, natomiast widać cały czas dominujący ruch spadkowy w ostatnim czasie, ponieważ ostatnie potwierdzone dno było na poziomie 36,50 zostało wybite. Więc teraz mamy ruch spadkowy z ostatnim potwierdzonym szczytem na poziomie 3,67,60, więc dopóki cena znajduje się poniżej szczytu na 367,70 mamy do czynienia z trendem spadkowym. Teraz rynek ponownie reaguje na wsparcie, więc może się rozpocząć taka korekta boczna, na przykład do środy, kiedy Fed będzie podawał swoje, swoją decyzję, ale już jutro, pamiętajmy, że już jutro mamy dane na temat inflacji, więc już wtedy się pojawi duża, duża zmienność i prawdopodobnie tutaj nastąpi ruch w jedną lub w drugą stronę. Jeżeli byłoby wzrosty, no to tutaj na razie ograniczone są przez poziom 365,50, a później przez 367. 40, czyli ten szczyt. Jeżeli cena by spadła poniżej 3,60, wtedy otwiera się droga do poziomu 3,55 i to by było prawdopodobnie finalne miejsce. Zakończenie korekty trwającej na, na dolarze do polskiego złotego, ponieważ ten impuls był na tyle silny, że powinien prawdopodobnie być jeszcze raz przetestowany przynajmniej poziom 3,80-3,78 jako miejsce właśnie docelowe dla fali wzrostowej, więc tutaj na razie trwamy w trendzie spadkowym, cele dla spadków to jest 355 i natomiast jak tam rynek dojdzie to warto szukać okazji do odwrócenia trendu i z powrotem tego krótkoterminowego trendu i z powrotem kupowania z celami na poziomie 3,79-3,80 Natomiast mieć tutaj mamy realizację zysków z tej ostatniej fali wzrostowej. Po raz drugi cena odbiła od poziomu 328. Teraz prawdopodobnie kurs będzie tworzył trochę większą korektę w rejon albo 320, to jest pierwsze wsparcie, natomiast docelowo dla 315. I tutaj tak naprawdę od tego zależy, co się dalej wydarzy, ponieważ mieć jest na wykresie tygodniowym w bardzo ważnym poziomie oporu. Tutaj na wykresie tygodniowym to, to widać te dwie kreski czerwona i fioletowa tworzą całą strefę oporu. Od dołu ona jest już testowana po raz drugi, więc tutaj widać to, że brakuje siły do wybicia nowego szczytu i być może przerodzi się to jeszcze dłuższą konsolidację. Zdecydowanie natomiast na ten moment impuls jest wzrostowy, więc to co teraz obserwujemy jest tylko korektą, która się może rozpędzić do poziomu 315 i z tego miejsca ponownie spróbować wrócić. Na szczyty. Na fali ostatnich wzrostów zyskał też KGHM, który spróbował wybić poziom 98, ale mu się to ostatecznie nie udało, ponownie zatrzymał się poniżej tego, tego poziomu, więc czekamy dalej na rozwój sytuacji. Jeżeli nastąpi wybicie powyżej 98 zł, wtedy kolejnym celem jest 103, a później mamy ładna 115 zł poziom oporu, który stanie się w tym momencie finalnym takim poziomem docelowym dla wzrostów w takim średnim terminie. Tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za uwagę. Oczywiście zapraszam do Inwestio Live. Natomiast tutaj pamiętajmy o tym, że ten tydzień jest prze, przesycony danymi makroekonomicznymi, więc warto być na bieżąco z kalendarzem makro i wiedzieć, kiedy są publikowane te dane, aby... Nie zostać z pozycją przed takimi najważniejszymi publikacjami, ponieważ zmienność wtedy na tych instrumentach pojawia się nawet kilkukrotnie większa niż zwykle. No więc warto dopasować swoje pozycje właśnie do takiej sytuacji na rynku. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia na kolejnych e, nagraniach. Pozdrawiam, Marcin Tuszkiewicz.